Siema, z tej strony Lenzyf, jeszcze tak przed chwilą. Zapraszam was na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Link do mojego drugiego kanału znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu i prawdopodobnie teraz w prawym górnym rogu. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę jest to następny odcinek z serii Fortnite Błędy. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Lenzyf w sklepie w Fortnite. Zapraszam do napisania w komentarzu ketchup, a ja wam przypnę serduszko. No i pamiętajcie, aby nie wykorzystywać błędów, ja wszystko robię to na osobnych trybach, nie dostaję z tego żadnych korzyści, robię to tylko i wyłącznie w celach rozrywkowych i zapraszam do filmu. Dobra widzowie, a więc generalnie teraz sobie będziemy wykonywali pierwszy błąd na dzisiaj. I będzie to naprawdę ciekawy błąd, będzie to błąd na teleportację, który wykonamy oczywiście na trybie kreatywnym, także lecimy na tryb kreatywny. No i naprawdę, tak jak powiedziałem, będzie to błąd ciekawy, a w dzisiejszym filmie ogólnie trzy naprawdę kozackie błędy, także co, no myślę, że naprawdę odcinek się szykuje mega, mega fajny. No i co, możecie już teraz zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem. I w ogóle rekordowo nie nagrywam tego o godzinie 4 w nocy, widzowie, powiem wam, ponieważ jest 3 w nocy. Więc no, nie jest to 4, tylko jest równa 3:00 praktycznie. Także co, no, naprawdę, naprawdę myślę, że dosyć fajnie, że w końcu jest jakaś zmiana, chociaż wy jej pewnie nie odczujecie. Także dobra, lecimy sobie oczywiście na moją mapkę. Także tutaj lecimy. No i mamy tutaj mapkę, siema, mogę wejść. Musimy poczekać, aż nam się ogarnie troszeczkę ping. No i do tego potrzebujemy oczywiście czegoś takiego jak oczywistość, czyli deseczka. No i potrzebujemy Infinity Blade'a i w urządzeniach potrzebujemy trapów i deski. Ja wiem, że wykonywaliśmy już raz błąd z czymś takim, aczkolwiek uwierzcie mi, że to nie jest to, co myślicie. To nie jest to. Siema, co się stało? Czemu ja mam tylko to? Halo? Co jest? Deskę umieśćmy od razu. No i dobra. I generalnie teraz będziemy również generator zmieniali, ustawienia generatora. Także już wam tłumaczę, jakie ustawienia musimy dać. Więc tak jak w ostatnim błędzie, musimy tutaj to 800 zamienić na 1. Także gdzie tutaj mamy? 800 zamieniamy na 1. Tutaj oczywiście kanał pierwszy. No i tutaj musimy oczywiście również na kanał pierwszy. I klikamy OK. No i mamy zrobione oczywiście te ustawienia. Jedyne co potrzebujemy to Infinity Blade'a. Także dobra, wyposażmy go. No i tutaj mamy tak. Także dobra, wykonujemy teraz błąd. Także musimy teraz wejść tutaj. Siema. I teraz wziąć tutaj oczywiście Infinity Blade'a. No i teraz powinno nas przeteleportować, jeśli będziemy blisko gdzieś trapu. Także dobra, zobaczmy. I jak widzicie, przeteleportowało nas. Także no naprawdę kozacki błąd, naprawdę mi się podoba. No i naprawdę błąd jest to na teleportację, w sensie dosłownie, nie możemy wyjść oczywiście, ale no dosłownie jest to kozacki błąd na teleportację. No i co, no naprawdę myślę, że mega fajny błąd w sumie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym błędzie, mi się on naprawdę mega podoba. No i no możecie się po prostu teleportować, także jeśli zapragniecie zrobić jakieś teleportacje na swojej mapce w kreatywnym, no to w taki sposób można to zrobić, tylko niestety dwa razy to nie działa. Za drugim razem już niestety no dzieje się to, czyli się po prostu psuje, oczywiście nam animacja nam się psuje i siedzimy. Także generalnie no to rzeczywiście błąd działa, niestety dwa razy go nie wykonacie, ale naprawdę jest to zabawny, mega śmieszny, fajny błąd. Także co, myślę, że błąd naprawdę na plus. No i zapraszam już oczywiście do kolejnego błędu. Dobra widzowie, a więc kolejny błąd na odcinek również jest na trybie kreatywnym. Także taki dzisiaj kreatywny odcinek, że takim żartem tutaj pozwolę powiedzieć. Także generalnie klikamy sobie stwórz, oczywiście uruchom. No i generalnie cały błąd jest naprawdę, naprawdę zabawny. Jest fajny, to jest przede wszystkim, ponieważ zabawa to podstawa. No i możecie nieźle nim strollować swoich znajomych. Także naprawdę błąd, myślę, że będzie naprawdę, naprawdę spoko i wam się spodoba. Na pewno wam przypadnie do gustów. Także jedyne co musimy zrobić, no to teraz podejść sobie do właśnie takiej wysepki, tam gdzie się wczytuje po prostu wyspy. No i jedyne co musimy zrobić teraz, to kliknąć sobie E, aby użyć konsoli, no i wkleić kod. Dobra widzowie, mamy to. Także generalnie tutaj mamy kod, czyli jest to 15318730 2883. No i generalnie jest to kod, który da nam mapkę do cheatowania w Fortnite'cie. Dokładnie tak, w sensie dosłownie będzie to mapka do cheatowania w Fortnite'cie, co jest naprawdę, myślę, że mega, mega epickie. No i w sumie sami zaraz zobaczycie wszyściutko tutaj. Także dobra, musi nas tylko wczytać, ale musimy tutaj się ustawić i tutaj trafić, po prostu. No i w tym momencie jesteśmy tutaj
w miejscu z cheatami. Są tutaj różne itemy, których normalnie nie ma, czyli na przykład mamy tutaj, tutaj sobie wracamy po prostu do gry, tutaj będziemy zadawali po prostu 4 razy więcej HP, a to jest po to, żeby po prostu nie było widać tego efektu wokół nas. Jeśli chcemy, aby inni po prostu mieli lagi, po prostu FPS-ów, to tutaj klikamy start i serio będą mieli lagi, ja tego może teraz nie zrobię, żeby nie mieć lagów na nagraniu. Tutaj po prostu dostajemy po 500 HP i shieldu. Tutaj wszyscy nie mogą wtedy budować i trafiać w innych. Tutaj oczywiście resetuję. No i tutaj podłoga to lawa, no to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. No i tutaj mamy różne itemy, także w ogóle jest to pierwsza mapa, która sprawia, że ktoś ma, może mieć lagi. Zobaczmy, zobaczmy jak to działa. Co jest? Mam 30 FPS-ów. Rzeczywiście to działa, ej. Patrzcie, patrzcie, patrzcie widzowie. Widzicie? Mam 40 FPS-ów teraz. Co się dzieje? A kliknę stop i mam cały czas stałe 60, bo mam ograniczenie do 60 jak nagrywam. Mi się szczerze ten błąd mega, mega po prostu podoba i naprawdę jestem wielkim fanem tego błędu. Dobra, więc ostatni błąd jest naprawdę, naprawdę mega spoko. No i jeśli na przykład nie macie winka czy coś takiego, no to naprawdę myślę, że wam pomogę tym błędem, ponieważ rzeczywiście on działa i jest naprawdę, naprawdę OP, ponieważ zdobędziecie wina na 99%. No i w sumie no to jedyne co tak naprawdę musicie zrobić, to mieć maila. Jeśli macie takiego maila, no to możecie sobie go zrobić na spokojnie, po prostu robicie sobie dodatkowego maila. Ja takowego właśnie maila nie mam, no ale za bardzo nie chce mi się robić dodatkowego maila, ponieważ mi się akurat ten błąd nie przyda, ponieważ no expa za dużo nie potrzebuję, a winka i tak mam, także mi się to nie przyda, ale generalnie, no generalnie po prostu robicie sobie maila, a następnie zakładacie kolejne konto na Epiku. No i robicie sobie Fortnite konto, no i oczywiście zapraszacie swoje multikonto na swoje główne konto, nie wiem czy rozumiecie, po prostu macie główne konto i robicie sobie dodatkowe konto, zapraszacie je do znajomych i potem jesteście w jednym lobby z tym swoim drugim kontem. No i jako po prostu nowe konto włączacie gierkę i tutaj się dzieje cała magia, ponieważ dokładnie tak, w tym momencie będziecie grali na boty. No po prostu będziecie mieli same boty w lobby, serio są to same boty? No i w ten sposób na przykład możecie w mega łatwy sposób zdobyć na przykład parasolkę sobie na koncie, czy na przykład no po prostu dużo expa, czy wykonać różne wyzwania. No i możemy przejść oczywiście do końca filmu, ponieważ oczywiście jest to już koniec filmu, także widzimy się oczywiście w lobby. Dobra, więc to było już na tyle w tym filmie, także co, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, zapraszam na mojego Instagrama, oraz wytyczam na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do wejścia na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, ponieważ tam jest nowy kozacki odcinek, każdy komentarz, który się kaczup serduszkuje, ja się już oczywiście z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!